Jula ułożyła 20 jednakowych klocków w kształcie walca w prostopadłościennym pudełku, którego dno miało długość 45 cm i szerokość 36 cm. Ile wynosi promień podstawy każdego walca, skoro zostały one ułożone jak na rysunku obok? Z treści zadania wynika, że długość tego pudełka to jest 45 cm. No i teraz na tej długości ile walców zostało ułożonych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć sztuk, tak? No i teraz jaka będzie średnica każdego walca? Policzmy. Czyli 45 cm podzielimy na 5 sztuk, to wyjdzie nam 9. Każdy z tych walców, tak, biorąc pod uwagę długość tego kartonu, ma średnicę 9 cm. Ale sprawdźmy jeszcze na szerokości, jak to wygląda. Szerokość pudełka wynosi 36 cm. Ile tutaj walców jest po szerokości? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli mamy cztery takie walce. Cztery klocki w kształcie walców. No i teraz 36 również podzielimy przez 4 sztuki i wychodzi nam ponownie 9 cm. Czyli już wiemy, że na pewno średnica każdego walca ma 9 cm, ale to jest średnica, tak? Czyli odcinek łączący dwa punkty na okręgu przechodzący przez środek. A pytanie było nie o średnicę, tylko o promień. Przypominam, że promień jest to połowa średnicy. Więc teraz po prostu 9 podzielimy na 2, bo promień jest połową średnicy. Wyjdzie nam 4,5 cm. I już możemy postawić odpowiedź. Promień każdego walca ma długość 4,5 cm. Dziękuję.